Jacek Pożycki, gościox.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Daniel Kadłubiec. Witam. Wybitny specjalista. Ja tutaj nie będę mówił o wszystkich ponad 600 publikacjach, które można przeczytać. Tak? Ponad 600? Mniej więcej. Ponad 600, to tak? Jest, tak? Mniej tak, więcej, tak? Tak? Mhm. Panie profesorze, trudno w 12, 10, 15 minut porozmawiać o tym wszystkim, czym się pan profesor zajmuje, ale zacznę najpierw od takiego pytania, Stella czy tu Stella? Bo to u niektórych budzi emocje dość duże. Jak to jest z tym? No więc, to jest tak, zaimek wskazujący tu, dodany to Stella, właśnie nie zmienia sensu. A jest tautologią. Tak, jest tautologią, to jest masło maślane. Natomiast jeżeli ktoś chce podkreślić emocjonalnie, emfatycznie, że tu właśnie Stella, to bardzo proszę, ale nie zmienia to znaczenia po prostu tego wyrażenia. Czyli tu Stella i Stella to jest tautologia. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że on chce emocjonalnie podkreślić, że nie gdzieś indziej, ale właśnie tu Stella, no to bardzo proszę. To nie będziemy mu bronić, może to powiedzieć. Oczywiście, tak. Panie profesorze, jak to z tą naszą gwarą jest? Jaka jest jej pozycja, jaka jest geneza naszej gwary cieszyńskiej? No więc to jest temat bardzo szeroki i my będziemy tutaj tylko sygnalizować pewne sprawy. Ja może rozpoczę od tego, że profesor Aleksander Brückner, wielki w ogóle polski naukowiec i różnorodny encyklopedysta, kiedyś napisał, że język Ślązaków to nie jest żaden język zepsuty, ale jest to język rejów i kochanowski. Czyli generalnie powiedział, że to jest język staropolski. No i rzeczywiście w gwarach cieszyńskich, porównując je z innymi gwarami śląskimi, najwięcej staropolskich form, zarówno gramatycznych, jak i leksykalnych, to znaczy słownikowych, jest właśnie tu na Śląsku Cieszyńskim. Różne są tego powody, ale dlaczego ta staropolszczyzna? Mianowicie pierwsza sprawa jest taka, że Śląsk odpadł od korony polskiej w połowie XIV wieku, a żywy język polski rozwijał się poza Śląskiem. To znaczy on szedł z Małe, z Wielkopolski, przez Małopolskie, a potem na Mazowsze. Ale na Śląsku ten XIV-wieczny język jakoby się spetryfikował. On, że tak powiem, na tym poziomie się zatrzymał, w którym Śląsk odpadł, że tak powiem, od korony. Czyli właściwie to jest jeden powód, dlaczego ten język śląski, a szczególnie gwary cieszyńskie, mają tyle tych archaizmów staropolskich. Druga kwestia jest taka, że Śląsk miał i ma, zajmuje peryferyjne miejsce na mapie Polski. A wiadomo, że najwięcej archaizmów właśnie pojawia się na peryferiach, bowiem zmiany następują zawsze w środku, w epicentrum, a zanim te fale dotrą tak, do brzegu, końca, to już nie ma, bo one się rozpłyną. I to jest drugi powód, czyli pierwszy historyczny, drugi bym powiedział taki geograficzny, terytorialny, a trzeci bym powiedział, to jest taki kulturalno-kulturowo-oświatowy. Mianowicie na Śląsku Cieszyńskim bardzo namiętnie czytano druki XVI-wieczne. Tutaj na przykład Biblia Gdańska, Biblia Radziwiłłowska, kazania Dąbrowskiego, poezja Jana Kochanowskiego, ja nie wiem, Apokalipsa Mikołaja Ryja tu nawet była przepisywana ręcznie. To znaczy, chciałem przez to powiedzieć, że po prostu obecność staropolskiej, XVI-wiecznej literatury polskiej również przyczyniła się do tej archaizacji gwar Śląska Cieszyńskiego, a również i Śląska jako takiej. A gdyby pan profesor miał wymienić takie trzy cechy tej naszej gwary, takie najważniejsze, czy da się... Proszę pana, w każdej płaszczyźnie językowej jest mnóstwo takich cech. Bo trzeba by powiedzieć o wymowie, o fonetyce, dalej o deklinacji, o odmianie, o składni, powiedzmy, o słownictwie, o frazologii. Czyli proszę pana, gdybyśmy wzięli, ja nie wiem, no, płaszczyznę fonetyczną, no proszę pana, my tutaj nie mówimy własnie, ale włośnie, nie mówimy czereśnia, bo to jest w
wschodniosłowiańska, ale trześnia, wie pan co. Nie mówimy brama, ale bruna. Proszę pana, nie mówimy Piotr, ale Pieter. Nie mówimy miotła, ale mietła i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy wzięli odmianę, to my mówimy, proszę pana, że to się stało nie na świętego Jana, ale po staropolsku na święty Jun albo na święty Jan, że wodę bierzemy ze studnie, wie pan, że krwie by się w nim nie dorzadzą, nie krwi, ale krwie, proszę pana. Byliśmy na wieselu, nie na weselu, bo wesele to jest wpływ czeski, proszę pana. Dużo tych bohemizmów na pewno. Proszę pana, fonetyczny to jest. Więc my jesteśmy na wieselu z wieselim i my byliśmy na kozaniu z kozaniem, proszę pana. I tak jest tego mnóstwo, proszę pana, gdybyśmy wzięli słownictwo, to proszę pana, tutaj nie nosimy żałoby, ale pokorę. Pokorę, pokorny, proszę pana, mnożyć pole, to znaczy uprawiać pole, nie na wiosnę, ale na jor, proszę pana. No, co dalej, proszę pana, tutaj byśmy mogli, no mnóstwo jesteś, ty, mówi się do takich małych chłopców, ty gidzie, a gid to staropolskie jest robactwo, proszę pana, i tak dalej. Także, czyli tak byśmy powiedzieli, chroboczku, robaczku, to tu się mówi, ty gidzie, i tak dalej. Czyli mnóstwo, proszę pana, przykładów słownikowych jest, tak tutaj na przykład nie mówimy, że po deszczu jest tęcza na niebie, ale mówimy donga po staropolsku. Donga. Donga dinen, to co jest okrągłe, proszę. Czyli odsyłamy do publikacji pana profesora, jeżeli ktoś tak, jest zainteresowany. Tak, jeżeli ktoś, kogoś tematem, będzie interesował. Tak, myślę, że wiele osób po tej rozmowie. Na chwilę zamknę ten wątek gwarowy, ale on się łączy z tym pytaniem, które chcę zadać. Czy w szkołach, tutaj tak, po polskiej stronie, uważa pan profesor, że powinna być taka kwestia jak nauczanie języka czeskiego w naszych szkołach, albo takie elementy właśnie naszej gwary, które są przedmiotem albo obowiązkowym, albo obligatoryjnym, albo fakultatywnym w naszych tutaj szkołach, na pograniczu polskim. Znaczy, pytanie rozkłada się na dwie części, na język czeski, na gwarę. Zacznijmy od gwary. Powiem tak, na lewej stronie rzeki Olsy, to znaczy na Zaolziu, ta gwara się trzyma o wiele lepiej niż na prawym brzegu. Tutaj właściwie młodzież, z wyjątkiem ewentualnie Trójwsi i Sterna Kuniaków Jaworzynka, gdzie myślę, że ta młodzież również używa tej gwary, to proszę pana, na ogół tej gwary nie ma. I jeżeli my organizujemy konkursy gwarowe, to te dzieci uczą się gwary jak języka obcego. A przecież ta gwara jest, bym powiedział, podstawowym elementem identyfikującym ludzi z tela. Czyli gwara jest fundamentem i pieśni, powiedzmy, i obrzędów zwyczajów, i przysłów, i opowiadań, i tak dalej, ale w ogóle jest identyfikatorem. Kto mówi po naszemu, jest tu z tela. Czyli ta identyfikacja regionalna, ale też i kulturowa jest tu ogromnie ważna. Ale jest jeszcze dalszy, inny powód, dla którego gwara jest ogromnie istotna. Tak jak każdy język. Chciałem powiedzieć, że gwara nie jest w żadnym wypadku gorszym językiem od jakiegokolwiek innego języka. Tak, to jest bardzo ważne, bo niektórzy myślą, że to jest coś gorszego. W szkołach poloniści tępili gwarę. Mówili tak, no kto mówi gwarę, to masz mówić po polsku, masz mówić po polsku, a jesteś niedorozumięty, słoma ci, że tak powiem, wystaje z butów, bo mówisz gwarą. A to był wielki błąd. A to jest totalny błąd. Jednak ze względu tej identyfikacji, jednak ze względu kulturowej, że gwara jest po prostu fundamentem kultury regionalnej, a z kultur regionalnych w końcu składa się kultura narodowa, bo nie jest inaczej. I jeszcze jest druga kwestia, w moim przekonaniu bardzo ważna. Mianowicie każdy język zawiera w sobie językowy obraz świata. Oprócz budowania tożsamości, językowy obraz świata, bardzo ważna rzecz. Tak. To jest ogromnie ważne, bo czyli jeżeli każdy język zawiera swoisty obraz świata, to im więcej języków ja znam, tym bardziej jestem bogatszy, ponieważ mam więcej obrazów świata. Proszę pana, jeżeli ja powiem, mnie to mierzi, to Polak powie, mnie jest przykro. Ale mnie to mierzi, a być przykro, to jest niebo i ziemia.
zupełnie inna atmosfera tego wyrażenia, wie pan. To się czuje tę ziemię, z której to wyrasta. Jeżeli ja powiem noszym pokorę albo mnożym pole najur, proszę pana, czyli uprawiam pole na wiosnę, no to wie pan, to jest zupełnie coś innego. Ja to zupełnie odczuwam wewnętrznie, wie pan. To są dwa obrazy świata, a ja, jeżeli ja je mam w sobie, to jestem o wiele bogatszy od tego, który ich nie ma. Zgadza się. I to jest, wie pan, kolejna fundamentalna sprawa. Powinny być te elementy gwary. Z tych dwóch co najmniej powodów powinno się w trybie, że tak powiem, ponadobowiązkowym, no tej gwary uczyć. Ale problem jest taki, kto z nauczycieli może to robić? Właśnie. Skoro na studiach polonistycznych już nie ma dialektologii, kto wobec tego byłby kompetentny, żeby poprowadzić tych... A pan profesor nie znalazłby czasu w swoim bogatym tutaj proszę pana, dniu, żeby wie znaleźć pan, możliwość to, wie pan, to by było trzeba uczyć, wie pan, tej gwary od Koniokowa pod Zebrzy do Wice, wie pan, i to jest mnóstwo szkół, wie pan, także nic bym tu nie chciał. Ale zapraszamy wszystkich innych, którzy czują się na siłach do podjęcia się tego wyzwania. Panie profesorze, ja mógłbym z panem profesorem rozmawiać godzinami, natomiast czas się kończy. Tak. Chcę zapytać o ostatnią kwestię, bo wspomniał pan trochę o wierzeniach w momencie, gdy mówiliśmy o gwarze, o wierzeniach na Śląsku Cieszyńskim. Czy jest jakieś ciekawe, nie wiem, wierzenie? Nie, to chyba nie jest dobrze sformułowane pytanie. Czy mamy w tej naszej obrzędowości Śląska Cieszyńskiego coś takiego ciekawego, co pana na tyle zaciekawiło, że mógłby pan zaciekawić też naszych widzów? Wie pan co? Zwierzęta, rośliny, magiczne, obrzędowe przedmioty. Ja powiem tak, że właściwie obrzędowości mogą być podobne, ale nigdy nie są tożsame. Także to jest tak z piosenką. Jeżeli ktoś śpiewa, wie pan, ciężko temu kamieniu, co pod wodą płynie, nawet tu na Śląsku Cieszyńskim, bo jest wariant z Łazów koło Orłowej, a drugi wariant jest z Bukowca, to są dwie zupełnie różne pieśni. I to jest tak z obrzędowością. Mianowicie, jak się mówi, co wieś, to inna pieśń, tak samo jest z obrzędowością. Wie pan co, moglibyśmy tu mnóstwo wariantów wierzeń związanych z utopcem, z topielcem, z utopylkiem, wasermonem, bo on się różnie nazywa. Wie pan, już to słownictwo wskazuje na bogactwo, wie pan, tych wierzeń. Co on robi, jak pomaga, jak nie pomaga, wie pan. To samo, wie pan, z tak zwanymi morami, sotonami, czyli to są takie złe moce, które wodzą, wie pan, ludzi gdzieś tam po wertepach, wie pan, i po bezdrożach i tak dalej. To jest po prostu mnóstwo. I one, mnóstwo tego jest, wie pan, na tej granicy, bym powiedział, czasowej i kulturowej, związanej z przesileniem zimowym, letnim, bo wtedy, dlatego to jest tak bogate, bo na tej granicy czasowej spotykają się jakoby dwa światy, nasz świat i tamten świat. I one tutaj, że tak powiem, się spotykają i dlatego jest mnóstwo wierzeń na tych, wie pan, stykach symbolika czasowych, kronu. Tak jest, wie pan, magia Alkmeny. Magia Alkmeny, wie pan, magia Alkmeny. W Starym Rzymie nie wolno było prowadzić debat z założonymi nogami, bo z gruntu było wiadomo, że oni się, po prostu nie dogadają, bo zamykanie jest zamykaniem, wie pan, w ogóle wszystkiego. A tutaj na przykład studenci, nie wiem jak w Polsce, ale studenci, którzy idą do egzaminu, otwierają wszystkie szuflady, bo otwieranie szuflad to jest, wie pan, ta magia podobieństwa. Jeżeli ja otwieram szuflady, to otwieram intelekt, żeby wszystko z tej głowy szło, a nie żeby tam było zamknięte, wie pan. Także, wie pan, to jest to majenie tych domów na świętego Jona, żeby zło nie miało dostępu, wie pan, tam, wie pan, teraz, ja nie wiem, zamykanie stołu wigilijnego łańcuchem, wie pan, żeby słonie miało dostępu i tak dalej. Tego jest mnóstwo, proszę pana, tych rzeczy wierzeniowych, ale to jest taki osobny temat. I też odsyłamy do publikacji. Panie profesorze, drodzy państwo, ja teraz idę do swojego domu, otwieram wszystkie szuflady, być może trochę do tej głowy jeszcze spłynie. Bardzo dziękuję panie profesorze za dzisiejszą rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie.